Cześć, witamy Was na kanale BATNA24. Dziś mamy dla Was mega fajne gadżety do samochodu. Ok, wireless car charger, indukcyjna ładowarka od Xiaomi o mocy 20 W. Naprawdę fajny bajer. Jeśli chodzi o moc ładowania, producent umożliwia nam podłączenie ładowania do czerwonego portu. Są 3 ampery mocy, dlatego ładowanie jest bardzo szybkie. W wypadku telefonu Mi 9 zajmuje to około godziny czasu, ponieważ tam jest bateria 3300 mAh. Jest to bardzo wdzięczne. Jeśli chodzi o feature'y, które przeważnie nam dostarcza Xiaomi, czyli podłączenie tego pod jakąś aplikację typu Mi Home, to niestety tutaj tego nie ma, ale z pomocą przychodzi nam właśnie Roidmi. Transmitter FM, również z funkcją ładowania, z troszkę mniejszą mocą, ponieważ tutaj są 2,4 mocy na jeden port USB, natomiast możemy to połączyć w całość. Czyli mamy transmitter FM razem z ładowarką wireless car charger w jednym. Dzięki temu możemy spokojnie ładować sobie telefon poprzez indukcję o mocy 20 W. Cały czas to przypominam, ponieważ to jest bardzo dużo. I dodatkowo mamy możliwość podłączenia naszego telefonu do radia samochodowego. Może być to nawet radio starszego typu. Ustawiamy tylko odpowiednią częstotliwość i wszystko gra. Warto wiedzieć to, że maksymalny rozmiar telefonu, jaki możemy tu zmieścić, to jest 81,5 mm, czyli możemy tu włożyć na przykład Xiaomi Mi 9, możemy również tutaj włożyć Samsunga S10, możemy również ładować tutaj iPhone'a, na przykład XS Max. Praktycznie każdy telefon, który ma funkcję ładowania indukcyjnego, nam tutaj się bez problemu mieści. Co ważne, 50% baterii naładuje nam ta ładowarka w niecałe 40 minut, słuchajcie. To jest naprawdę bardzo szybka ładowarka o bardzo dużej mocy. Także to jest jedno z takich rozwiązań Xiaomi, które naprawdę mnie osobiście przypadło do gustu i bardzo Wam to polecam. Oczywiście w połączeniu z transmitterem FM Roidmi pełni to niezastąpioną funkcję uniwersalnego słuchania muzyki wraz z ładowaniem. Idealne na jakieś trasy, wyprawy. Zbliża się lato, także będziemy na pewno gdzieś w drodze. Zdecydowanie nam to uprości życie. Warto również wiedzieć to, że zarówno ładowarka, jak i transmitter FM posiadają filtry przeciwprzepięciowe, czyli uniemożliwiają po prostu spalenie ładowanego urządzenia. Również ładowarka nie poda więcej mocy, niż jest to wymagane przez urządzenie. I najważniejsze, że ładowarka wireless car charger posiada wbudowane 2 wentylatory, które podczas ładowania chłodzą nam urządzenie, gdyż za wysoka temperatura dla urządzenia również nie jest wskazana. Natomiast ta ładowarka sobie super z tym radzi. Oprócz tego te wentylatory są bardzo ciche i nawet nie słyszymy tego procesu chłodzenia. Ok, to jeszcze 3 słowa na temat transmittera FM Roidmi 3S. Oczywiście pełni również funkcję ładowarki, trzeba o tym pamiętać. Trzeba również pamiętać o tym, że BATNA24 jest głównym dystrybutorem Roidmi 3S na Polskę, więc zajrzyjcie na www.batna24.com, gdzie znajdziecie całą gamę produktów Xiaomi, w tym również transmitter FM. Natomiast co ważne, w tej ładowarce mamy do dyspozycji 2 porty USB. W sumie dają one możliwość ładowania 2 urządzeń jednocześnie przy maksymalnej mocy 3,4 A. Oczywiście, gdy podłączymy urządzenie do jednego z portów USB, uzyskujemy 2,4 A, ale to również jest wystarczające do tego, aby szybko zasilić urządzenia. Jeśli chodzi o zakres pracy transmittera FM, to mieści się on w zakresie od 87,5 MHz aż do 108 MHz. W związku z tym możemy ustawić nasze radio na taką częstotliwość, gdzie nie ingerujemy przykładowo w jakiekolwiek inne radio pracujące na podobnym zakresie częstotliwości. Warto również wiedzieć o tym, że Roidmi 3S ma wbudowany inteligentny filtr antyzakłóceniowy. To znaczy, korzystając z Roidmi 3S uzyskujemy bardzo dobrą jakość dźwięku w naszym samochodzie. Na sam koniec pamiętajmy o tym, że Roidmi 3S parujemy poprzez aplikację Modżetu, która jest bardzo wygodna, intuicyjna. W 3 krokach mamy sparowane urządzenie, wybieramy częstotliwość i gra muzyka. Nieważne, czy tylko dojeżdżasz do pracy, czy pracujesz w samochodzie cały dzień, rozwiązanie od Xiaomi jest idealnie dla Ciebie. Sprawdź to www.batna24.com.